O! Co to jest? Rękawiczka. No, Skarpetka. blisko rękawiczka, ale prawdziwa nazwa, jak się to nazywa? Pumpciuk, pumpciuk. Nie drapki. Nie drawki? No. Super. Ja muszę to powiedzieć i albo to weźmiecie sobie do serca, albo niech każdy z tą informacją zrobi, co chce. Człowiek człowiekowi nierówny. Kobieta kobiecie nierówna. Lekarz lekarzowi nierówny. Mnie w ciąży tak straszyli, ale to tak, nie ludzie, lekarze, dobra? Że no ja nie mam najłatwiejszej, nie wspominam tej ciąży jakoś tak turbo miło, jeśli chodzi o doświadczenia, bo zmieniałam kliniki tyle razy, lekarzy tyle razy, ponieważ każdy ma jakąś inną opinię i wystawiał mi diagnozy nie z tej ziemi, aż w końcu musiałam sama dojść do tego i troszeczkę dzisiaj piękną wiadomość dostałam, bo kobieta mi napisała, że każda matka musi troszeczkę być sama sobie lekarzem. I sama doszłam do tego, że po prostu nie będę się tego słuchać i robić po swojemu. I chciałabym, aby każda matka robiła tak, jak intuicja jej podpowiada, jak głowa jej podpowiada, a nie słuchała się, co inni mają do powiedzenia i co jest najważniejsze. Bo jeden lekarz powie wam, że nie, a drugi powie, że tak. Ja robiłam coś przez 7 miesięcy i okazało się, że wcale tego nie trzeba było robić. I po prostu walnęłam się w głowę i powiedziałam, Boże, jaka ja byłam głupia i naiwna. I tak samo jest na przykład, nie wiem, z lekami, z różnymi zaleceniami. Same dojdźcie do tego, czy tak faktycznie musi być. Bo na przykład przy mojej ciąży są kobiety, które już kładą do szpitala i one leżą przez miesiąc, nie wstają. A ja mam taką panią doktor, która powiedziała: Sandra, żyj normalnie. Oczywiście, jeżeli nie macie w ogóle żadnej wiedzy, nie wiecie, gdzie szukać, gdzie pytać, jak robić research, czy to się powinno, czy nie powinno, no to jasne, to idźcie w ciemno i się słuchajcie, kogo tam chcecie się słuchać. Ale my z Alkiem uważamy się za takich świadomych ludzi, którzy pytają, nie błądzą. Jak usłyszą jedną opinię, to jeszcze idą do trzech innych, sprawdzić, co trzech innych ma do powiedzenia. I później na końcu tych czterech opinii sami swoją wyrabiamy. Wiecie, ile ja w życiu dostałam recept, które powinnam wykupić, a ilu nie wykupiłam? I żyję. I mam się dobrze. Dziecko jest zdrowe i ma się dobrze. Więc tak o, z taką myślą piękną was zostawiam. Same słuchajcie swojej intuicji.